Przepraszam, czy to, że odbiera pan nagrodę 13 lat po żonie, to ma jakieś znaczenie? Proszę. Że odbiera pan nagrodę 13 lat po żonie, czy ma to jakieś znaczenie? No wie panie, że tak, każda nagroda jest przecież takim gestem tych, którzy chcą coś mi powiedzieć. Chcą mi powiedzieć, że lubią moje filmy. Muzyka pojawiła się Wojciecha Kilara, która te filmy przypomina. Chcą może niektórzy powiedzieć mi, że widzieli moje przedstawienia, że widzieli też moją działalność w różnych sprawach. Pani Krzywonos się pojawiła, co mnie bardzo wzruszyło. To było bardzo piękne. No, także każda nagroda jest dowodem jakiejś akceptacji. A trudno jest żyć bez akceptacji. I to właśnie także bardzo cenię, bardzo. A czy śledzi pan magazyn Zwierciadło? Czytuje pan albo żona? Tak, Zwierciadło bywa u nas w domu, także wiem. Wiem, o czym mówicie. Tak jest. A jak ogólnie wrażenia po Gali? Podoba mi się, to jest bardzo miłe. Nie przypuszczam, że będzie aż takie święto. Ja myślałem, że gdzieś się przemknę bokiem. No, jeszcze w dodatku Zwierciadło jest bardzo piękne, bo jest fantastyczne. Śliczne Zwierciadło. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję pięknie.